Witajcie, kochani. Wcale się nie niecierpliwie. Mamy czasu dosyć. Prawda? Komu się śpieszy? Ha! No patrzcie, nikt nie podniósł ręki. Rewelacja. Rewelacja. Nikomu się dzisiaj nie śpieszy. Więc zachęcony tym będę zwiastował. Po prostu. Zegarki odkładamy. Paweł, zrobiłeś mi problem. Paweł, rozpoczynając nabożeństwo, zrobił mi problem, bo powstał chaos w mojej głowie, o czym mam mówić. Dlatego, że jak zaczął mówić o pokoju, to myśli zalewały mój umysł i byłem blisko podjęcia decyzji, że będę mówił o czymś innym. Że będę mówił właśnie o pokoju. Natychmiast list do Filipian mi w głowie się otworzył, gdzie jest mowa o pokoju i warunki pokoju. I przez chwilkę myślałem, że tak zrobię, a potem gdzieś tak się jakoś wyciszyłem, pytając Pana, o czym mam mówić tak naprawdę. I gdzieś usłyszałem wewnętrzny głos, że mam nie zmieniać. I potem pomyślałem, że chyba dlatego tak byłem bliski zmiany, bo o pokoju by mi się mówiło dużo łatwiej. A temat dzisiejszy wcale nie jest łatwy. Mimo, że temu byłem tak chętny do zmiany. Ale jeżeli Bóg nie da nic mi świeższego, to za tydzień chyba wrócę do tego tematu. Chyba, że coś będzie bardziej świeżego. Tak więc pozwólcie, że będziemy już koncentrować się na Bożym Słowie. Jak już zapowiedziałem, nie będzie ono specjalnie łatwe, ale będzie uwalniające. I to jest w tym piękne. To jest w tym piękne, że Boże Słowo, jeżeli w Niego wejdziemy, jeżeli Go poważnie potraktujemy, to ono jest niesamowicie uwalniające. Chciałbym dzisiaj kontynuować moje wtorkowe wykłady. Z dwóch powodów. Po pierwsze, chciałbym, żebyście usłyszeli co nieco, czym jest kazanie na górze. Może będziecie też bardziej zachęceni, zmotywowani, żeby we wtorki być. Ale z drugiej strony to dzisiejsze przesłanie jest tak istotne, tak przełomowe, że też chciałem, żeby ono w niedzielę zabrzmiało. A tak się jakoś fajnie pokładało, że dokładnie to jest ten ciąg, o którym chcę mówić. Nie będę już ze względu na czas robił żadnego wprowadzenia, żadnej powtórki. Ci, którzy byli we wtorek, mają tyle łatwiej, że mają tą ciągłość. Natomiast przypomnę tylko jedno zdanie, na którym się już kiedyś zatrzymaliśmy. To będzie z Ewangelii Mateusza, 5 rozdziału, werset 20. Albowiem powiadam wam, inny przekład mówi, ostrzegam was, jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Wielokrotnie już mówiłem na ten temat, analizując kiedyś to bardzo szczegółowo. Ostatni wtorek też o tym przypominałem, ale przypominam to dlatego, że to jest słowo, wokół którego Jezus jakby buduje całą resztę kazania na górze. Wszystko, co jest następstwem dalszych wersetów, jest jakby tym manifestem Jezusa, który pokazuje, że prawo oryginalne, które dał Bóg, jest święte, prawdziwe i piękne i tłumaczy go. Natomiast stawia jakby w opozycji to wszystko do nauczania faryzeuszów. Ale o tym mówiliśmy, tylko to wspominam. Dzisiaj ten fragment od 21 do 26 wersetu, odczytajmy go. Słyszeliście, iż powiedziano przodkom, nie będzie zabijał, a kto by zabił, pójdzie pod sąd. A ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd. A kto by rzekł bratu swemu racha, stanie przed Radą Najwyższą, a kto by rzekł głupcze, pójdzie w ogień piekielny. Jeśli byś więc składał dar swój na ołtarzu i tam wspomniałbyś, iż brat twój ma coś przeciwko tobie, zostaw tam dar swój na ołtarzu, odejdź, najpierw pojednaj się z bratem swoim, a potem przyszedłszy złóż dar swój. Pogódź się rychło z przeciwnikiem swoim, póki jesteś z nim w drodze. Aby cię przeciwnik nie poddał sędziemu, a sędzia słudze, i abyś nie został wtrącony do więzienia. Zaprawdę powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, aż oddasz ostatni grosz.
Moi drodzy, dzisiaj nie będę wnikał w szczegóły. Jak Bóg da, to za dwa dni, we wtorek, wrócę do tego samego tekstu i tam wiele wątków, wiele szczegółów sobie dokładnie omówimy. Natomiast dzisiaj, no być może przez to, że nie będę się skupiał na szczegółach, może niektóre rzeczy nie będą do końca jasne, może to po wtorkowym uzupełnieniu wszystko nabierze większego sensu, ale myślę, że to przesłanie, które chcę wam dziś przekazać, naprawdę jest ważne, jak dla mnie, tak dla każdego z nas. No więc cóż, nie będziesz zabijał. Takie jest przykazanie. I myślę, że ono jest dla nas oczywiste. Jeśli chodzi o zakon, o prawo Mojżesza, ono głosiło, że za fizyczne morderstwo, czy za morderstwo jest kara śmierci przez ukamienowanie. W Nowym Testamencie, w Nowym Przymierzu to zostało podtrzymane. Wiele fragmentów wskazuje o tym, choćby objawienie Jana 21:8, nie odszukuję tego już, ale tam jest napisane, że apostoł Jan widział pewne miejsce i mówił, że udziałem pewnych ludzi będzie jezioro płonące ogniem i siarką i wymienia wielu ludzi i między innymi zabójców, prawda? Myślę, że to jest oczywistość. Myślę, że to jest zupełna oczywistość, że udziałem zabójców, morderców będzie to miejsce, to straszne miejsce. I tu jest wszystko jasne. Ale schody się rozpoczynają dopiero wtedy, kiedy pomyślimy, o kim tu Pan Jezus mówi. Jak On definiuje morderców. Jak On definiuje zabójców. Bo dopiero tu jest w tym największa tajemnica. I teraz będziemy przez chwilkę chcieć zastanowić się w świetle Bożego Słowa. Tu będzie właśnie ten skrót, który we wtorek rozwinę. Jak Jezus, kogo Jezus miał na myśli, mówiąc morderców czy zabójców. I cały czas pamiętajmy o tym, jaką karę dla nich Biblia przewiduje. Więc chciałbym, żebyśmy na moment spojrzeli, kogo Jezus definiuje jako morderców i zabójców. Po pierwsze, co oczywiste, tych, którzy to robią w sposób fizyczny. Jasne, prawda? Kto zabija nożem, karabinem, czymkolwiek. Ale to jest na tyle oczywiste, że to wystarczy. Ale drugi aspekt to jest psychiczne czy duchowe morderstwo. I ono również następuje. Kto gniewa się na brata swego? No to już jest pierwszy z elementów, bo chciałbym trzy wymienić zgodnie z tym fragmentem. Kto gniewa się na brata swego, winien jest w Bożych oczach dokładnie tego samego, czyli jakby morderstwa fizycznego. Nie chodzi o konsekwencje, które tu spotykają nas na ziemi, ale o to, jak patrzy na to Bóg. Dlaczego Bóg stawia znak równości między fizycznym morderstwem, a takim czymś z pozoru nie takim strasznie tragicznym, jak gniew? Bo wiecie, zabicie kogoś, już tu zostańmy przy tym nożu, zabicie kogoś nożem, a zwrócenie się przeciwko komuś w gniewie jest przejawem tej samej choroby. Skutki są inne. Ale przyczyna jest ta sama. Wrogość wobec kogoś, czy nienawiść, czy niechęć wobec kogoś. To jest choroba, a skutki są różne. Więc Jezus traktuje to na zasadzie motywacji. Wielokrotnie o tym mówiłem, jeszcze będę mówił. Słuchajcie, czy przydarzyło się wam kiedyś wybuchnąć gniewem? Jaka cisza. Zdarzyło się wam wybuchnąć gniewem? To co się działo? Jakie słowa fruwały dookoła? Pewnie takie, po tym, których jest wstyd, nie? Tak to bywa, że kiedy wybuchamy gniewem, to lecą słowa, które nie powinny paść. Jakub w swoim liście mówi o naszym języku, że w takich momentach jest rozpalony przez piekło. To jest straszne, ale to jest prawdziwe, że nasz język wówczas jest rozpalony przez piekło, inspirowany przez piekło. Kochani, inspirowany przez piekło. Wypowiadamy to, co diabeł chce, żebyśmy powiedzieli, a nie to, co Bóg.
Dalej apostoł Jakub mówi, że język jest pełen śmiercionośnego jadu. Słuchajcie, co dzieje się z organizmem człowieka, kiedy do organizmu człowieka dostanie się śmiercionośny jad? No, czemu nie mówicie, nie wiecie? No umiera, no oczywiście. Zabija go ten jad, prawda? I powiem wam, że to jest koszmar. Ile ludzi w ten sposób żyje, praktycznie zabitych przez słowa, które usłyszeli. Ile wokół jest, w cudzysłowie, duchowych czy psychicznych trupów, bo słowa bliskich ich zabiły lub jeszcze zabijają. Moi drodzy, w rodzinach również, a może przede wszystkim, do wątku rodziny, jak Bóg pozwoli, chciałbym na sam koniec jeszcze parę zdań powiedzieć. Już powiem, że ta końcówka wydaje się mi najważniejsza i mega ważna w tym wszystkim, co chcę dzisiaj powiedzieć. Ale to, co czasem dzieci usłyszą od rodziców, niszczy ich na zawsze. Kiedy unosisz się gniewem, to wiedz, że zabijasz. A dodatkowo, moi drodzy, pamiętacie usługę zeszłego tygodnia? Co siejesz, to zbierzesz. Tyle, że w dwójnasób, czy w czwór, czy jest wielokrotniony. Moi drodzy, czemu tak często traktujemy ten temat tak jakoś lajtowo? Tak jakoś, jakbyśmy nie widzieli tych zniszczeń, które się dzieją naszym językiem. Czemu tak lekko to traktujemy? Wiecie dlaczego? No właśnie dlatego, że nie dostrzegamy trupów, które za nami leżą. Bo za przeproszeniem te, w cudzysłowie, trupy nadal chodzą, nadal się uśmiechają, nadal z nami rozmawiają. Dlatego ich nie widać. Dlatego nie dostrzegamy tego, co stało się w ich psychice. Nie dostrzegamy tego, co stało się w ich duchowym życiu. Moi drodzy, Jezus mówi, i chcę to podkreślić, że nie ma różnicy, czy zabiłeś nożem, czy słowem. Tak samo Jezus na to patrzy. Pójdę dalej. To psychiczne morderstwo to też jest inny aspekt. Tutaj we wtorek troszkę to rozwinę, tam jest użyte słowo racha. Ogólnie mówiąc, jest to jakiś rodzaj wzgardy. To nowsze tłumaczenie Biblii w ewangelicznym przekładzie zamiast tego słowa racha podaje poddeptać godność, poddeptać czyjąś godność. Czyli jest to jakieś wzgarda, jakieś lekceważenie, jakieś poczucie własnej wyższości, ale co najważniejsze jest w tym słowie, to to, że to jest wewnątrz nas. To jest niewypowiedziane. Tłumaczę bardziej wyraźniej. Możesz zamordować kogoś w oczach Bożych tylko w swoim umyśle. Nie mówiąc nawet słowa. Bóg tak na to patrzy. Jeśli nim pogardzasz, jeśli ktoś dla ciebie nie istnieje, w cudzysłowie, to znaczy nie chcesz mieć z nim relacji. Unikasz go. Jeśli zupełnie nie po drodze z nim. To wszystko się dzieje we mnie, w nas. Słowo nie wyjdzie. Kiedy go spotkamy, tego kogoś, o, taci, kochany, cudowny, piękny, ale w umyśle jest coś innego. I to słowo racha to oznacza. Pan Bóg patrzy na nasze motywacje, na nasze myśli, na nasze serce i stawia znak równości z czynem. Dlatego powtarzam to zdanie raz jeszcze uzupełnione troszeczkę o to, co powiedziałem. Czyli nie ma różnicy, czy zabijasz nożem, czy słowem, czy też tylko w własnych myślach. I trzeci aspekt tego duchowego czy psychicznego zabójca. Jezus tutaj mówi, a kto powie głupcze. Ewangeliczny przekład mówi, a kto nazwie głupcem, pójdzie w ogień piekielny. I to jest sytuacja, kiedy te słowa wyjdą na zewnątrz. To jest opis poprzedniej sytuacji, kiedy wszystko działo się wewnątrz, ale to w końcu wyjdzie przy jakiejś tam sytuacji. Ale różnica między tym pierwszym gniewem a tą polega na tym, że to są słowa
czasem wypowiedziane bardzo spokojnie, bez gniewu, z rozmysłem. Ale to słowo głupcze w oryginale chodzi o to, aby komuś zaszkodzić. To jest jakieś zniesławienie tamtej osoby albo poderwanie autorytetu, zaszkodzenie czyjejś reputacji. Po tym, co powiesz o kimś, inni na niego będą patrzeć już troszeczkę tak z dystansem. I powiem wam, że obojętnie, czy powiedziałeś o kimś prawdę, czy nie, możesz o kimś powiedzieć prawdę. Liczy się cel, liczy się motywacja, liczy się to, dlaczego to zrobiłeś. A Bóg to doskonale wie. Bóg to doskonale wie, po co to zostało powiedziane. Nawet prawda. Oczywiście tym gorzej, jeżeli to jest kłamstwo. Ale jeśli chcesz, nawet podświadomie jakoś, obniżyć znaczenie tej osoby w oczach innych, jednocześnie swoją trochę podbudować, to jesteś dokładnie w tym samym miejscu, kiedy Jezus tam w języku aramejskim mówi głupcze. Chcesz go zniesławić. Chcesz poderwać jego autorytet. I Jezus mówi, to jest to samo. To jest to samo, co byś wziął nóż i go pchnął. Tu te dwa przykłady zacytowałem. Jeden mówi, a kto powie głupcze, drugi mówi, a kto nazwie go głupcem. Niewielka niby różnica, ale ona polega na tym, że powie i ten ktoś to słyszy. Albo to jest do niego, albo w jego pobliżu. A ten drugi przykład mówi, kto nazwie, czyli on tego nie musi słyszeć. Poza jego plecami. Więc raz jeszcze powtarzam to, co Jezus uważa na ten temat, że nie ma różnicy, czy zabijasz nożem, czy słowem, czy tylko w swoim umyśle, czy też posługujesz się właśnie, nie wiem jak to nazwać, jakąś intrygą, czy jakkolwiek. Dlaczego? Dlaczego ten znak równości? Jeszcze raz mówię, bo powodem tego wszystkiego jest jedna i ta sama choroba, która to wszystko powoduje w różnych aspektach. Więc moi drodzy, według Biblii jakby zabójstwem jest każde działanie, każda myśl i każde słowo, które spowoduje jakby, że chcesz świadomie, czy mniej świadomie zaszkodzić, czy zniszczyć tą drugą osobę. Więc tyle analizy tego wersetu 22. Już wiemy, jak Jezus definiuje mordercę. Już wiemy, co Jezus miał na myśli, mówiąc o tych, którzy zabijają. Zobaczcie, to jest dużo, dużo szersze, niż myśleli faryzeusze, że to jest tylko fizyczne morderstwo. Ale w następnych wersetach Jezus przechodzi do czegoś innego. We wtorek to bardziej obrazowo już mówiłem, że każde nauczanie Jezusa polega na tym, że mówi zakaz, ale z drugiej strony od razu daje tą pozytywną stronę. Czyli Jezus jakby nie tylko daje kategoryczny zakaz, podając konsekwencje, ale też zachęca, by podjąć wszelkie możliwe kroki. Wszelkie możliwe kroki, by czynić to, co jest pozytywnym przeciwieństwem tego zakazu. A więc Jezus tu, to co przeczytaliśmy, użył dwóch obrazów. Od wersetu 23. Pierwszy obraz to jest człowiek w świątyni. Pierwszy obraz to jest człowiek w kościele, w zborze. Może być, że i w zborze Betel, ale w każdym. Drugi obraz, do którego za chwilkę, to jest dwóch mężczyzn idących drogą do sądu. Ale najpierw przyjrzymy się temu pierwszemu obrazowi krótko. Oto jest sytuacja, kiedy dany człowiek jest w świątyni, jest w zborze i chce składać Bogu ofiarę. Ofiarę dziękczynną, chce Bogu śpiewać pieśni, chce się radować Bogiem, chce w jakiś sposób służyć Bogu, jakkolwiek. I w tym momencie, kiedy jest ta sytuacja, zresztą to można absolutnie też rozszerzyć na cały tydzień, na nasze przychodzenie do Boga w naszej komorze również, ale trzymajmy się już tego obrazu w świątyni, w zborze, w kościele. I oto, kiedy jest ta sytuacja, kiedy jest w zborze, kiedy w kościele, kiedy chce Boga uwielbiać, czy mu służyć, jakkolwiek, wtedy nagle sobie coś przypomina. Przypomina sobie, że być może jest ktoś, kto przez niego jest zraniony.
przypomina sobie, że jest taka możliwość, że ktoś przez niego cierpi, że ktoś przez niego jest smutny. Co ma zrobić? Pamiętacie? Ma natychmiast to przerwać. Może nie natychmiast, bo nie zawsze trzeba zrobić zamieszanie, ale jak najprędzej ma sprawę wyrównać, a potem wrócić. Słuchajcie, Jezus używa tu najdalej idącego przykładu, czyli takiej delikatnej sytuacji, kiedy masz tylko taką myśl, jeżeli pójdziesz do Niego, może się okazać, że to nawet nie jest prawdą, że ci się wydawało, że jest między wami wszystko okej. To o ileż bardziej, jeśli naprawdę wiesz, że jest problem. To o ile bardziej, jeśli wiesz, że jest czasem może otwarta wojna. To o ileż bardziej wtedy, kiedy wiesz, że jest konflikt. Kiedy zdajesz sobie sprawę, że jesteście pokłóceni, że relacje są nadszarpnięte. O ileż bardziej wtedy, jeśli Jezus sięga tak głęboko. I zobaczcie, Jezus mówi idź. Zupełnie nie precyzuje, czy ten, który ma iść, zawinił, czy nie. Dostrzegacie to? My byśmy tak chcieli, żeby było wszystko takie czarno-białe. Ten winowajca przyjdzie do nas i nas przeprosi. A ja się jeszcze zastanowię, czemu mam przebaczyć, czy nie. To by nam w miarę jeszcze pasowało. Zupełnie tak nie jest. Zupełnie tak nie jest. Mamy iść wtedy, kiedy czujemy, czy widzimy, że jest problem. Choćby on był winny. Bo wiecie, gdybyśmy czekali na to, żeby ten winowajca prawdziwy przyszedł, to wiecie, jak to się kończy? Nikt nie przychodzi. Bo jeden i drugi czeka na tamtego. I mijają lata. I mijają lata. Czasem mija wiele lat. Ludzie już nie wiedzą, o co chodzi. Ale są zupełnie, zupełnie daleko od siebie. Także nie czekajmy, aż ktoś nas przeprosi. Ale po prostu wychodźmy. I szukajmy pojednania. Ten fragment mówi mi o czymś jeszcze niesamowicie ważnym. Zobaczcie, ten człowiek, który jest tutaj opisany, prawdopodobnie wiedział, że ma jakiś problem do załatwienia. A co robi? Składa ofiarę. Zobaczcie, jest tutaj wielkie niebezpieczeństwo, że my, chrześcijanie, my, dzieci Boże, będziemy starać się przykryć służbą nasz grzech, nieprzebaczenia. To jest problem. Możemy starać się naszą aktywnością, naszą służbą, naszą modlitwą, naszym uwielbieniem przykryć problem zamiast go rozwiązać. Tak było w tym przypadku opisanym. Moi drodzy, Jezus mówi wyraźnie, po kolei. Najpierw się pojednajcie, a potem wróć. Pamiętacie Saula, pierwszego króla Izraela? Wielokrotnie do niego wracam. Króciusieńko powiem, on też miał taki problem. On zawalił na całej linii. On był nieposłuszny, nie zrobił tego, czego Bóg oczekiwał. Chociaż, wchodząc głębiej, współczuję mu, bo on naprawdę się namęczył. On zrobił tyle dobrego. On wyruszył na wojnę, on znosił trudy wojny, on pobił Amaleka. Tylko, że nie do końca. Nie był do końca Bogu posłuszny. Ale przychodzi prorok i mówi mu o tym. I co on mówi? O, okej, zgrzeszyłem, ale teraz chodźmy złożyć ofiarę. Bez pokuty. Teraz chodźmy złożyć ofiarę bez pokuty. On chciał przykryć swój grzech złożeniem ofiary. A prorok nie chciał. Został przymuszony praktycznie. Nie pamiętam, czy pamiętacie, że tam płaszcz mu rozerwał, na siłę go ściągnął. Ale wtedy usłyszał też te straszne słowa, że nieposłuszeństwo jest tym samym grzechem, co czarowanie. I tam też usłyszał, że Bóg z niego rezygnuje. Pozwólcie, że otworzę tekst, który bardzo twardo brzmi. Ale na początku powiedziałem, że nie będzie lekko to. Jesteście przygotowani. Z Księgi Amosa. Nawet gdy mi składać ofiary całopalne i ofiary z pokarmów, to jest jakby kontynuacja poprzedniego wersetu, stąd on tak może nie gramatycznie brzmi,
Ale chodzi o to, że nawet kiedy będą składać ofiary całopalne i ofiary z pokarmów, nie mam w nich upodobania. A na ofiary pojednania z tłustych waszych cieląt nie mogę patrzeć. Usuń ode mnie wrzask twoich pieśni i nie chcę słyszeć brzęku twoich harf. Niech raczej prawo tryska jak woda, sprawiedliwość jak potok niewysychający. Słuchajcie, to dotyczy lewitów. Nie obrazili się? Wrzask. Oni, profesjonaliści? Przecież to była ich robota. Przecież oni w świątyni byli tylko po to, żeby uwielbiać. Słuchajcie, grupy muzyczne, gdybyście nie musieli pracować, tylko ćwiczyć, to by był standard po prostu niewyobrażalny. A oni tak mieli. Oni tak mieli. Oni po prostu byli w świątyni i nie robili nic innego jak uwielbienie. Więc myślę, że w sensie profesjonalizmu to było na najwyższym poziomie, a Bóg to ocenia jako wrzask, którego nie potrafił słuchać. Bo tu nie chodzi o brzmienie, tylko o serce. O serce. Pan Bóg mówi, szukajcie sprawiedliwości, szukajcie prawa, a potem mnie uwielbiajcie. A apostoł Piotr w swoim liście rozciąga to trochę na aspekt rodziny. To jeszcze nie jest ten moment, o którym mówiłem, o rodzinie to na końcu. Więc nie myślcie, że kończymy. Apostoł Piotr rozciąga to na temat rodziny, małżeństwa, rodziny i mówi, już nie cytuję całości, ale kończy w ten sposób, aby modlitwy wasze nie doznały przeszkody. Moi drodzy, powiem tak, jeżeli mamy w domu problem z relacjami, jeżeli mamy zachwiane relacje, czy to w domu, czy to z żoną, czy z dziećmi, czy jakkolwiek inaczej, to Pan Bóg nie bardzo chce słuchać naszych modlitw. To nawet czasem trochę szkoda czasu, bo Pan Bóg chce słyszeć jedną modlitwę pokutną, bo Pan Bóg chce widzieć nasze opamiętanie, a nie udawanie, że wszystko jest okej, a nie udawanie i wielka chwała, bo Pan Bóg nazywa ją wrzaskiem, a nie chwałą, bo liczy się dla Niego serce. On chce widzieć nas świętych i z ust świętych i czystych chce odebrać sobie chwałę. Ale wiecie, niektórzy w tym momencie mówią, no to okej, to zostawiam ten dar, zostawiam służbę i idę. Ale to zupełnie nie o to chodzi. Biblia mówi, zostaw swój dar, załatw i wróć. I wróć już jako święty, jako oczyszczony. I wróć. Nie zatrzymuj się tylko na pierwszym aspekcie, że zostawiasz. Załatw i wracaj. Drugi symbol, drugi obraz. Dwóch mężczyzn idzie do sądu. Skoro idzie do sądu, to są pokłóceni. Logiczne chyba, tak? Idzie do sądu, żeby sąd rozstrzygnął ich kłótnię, ich spór. Być może jeszcze po drodze się kłócą. A wtedy Jezus mówi, lepiej wam nie dojść do tego sądu. Załatw tę sprawę, póki jesteś w drodze. Załatw tę sprawę, póki jeszcze sędzia nie usłyszał waszego problemu i nie zajął się tą sprawą. Bo na 100%, w efekcie tego, że sędzia się tym zajmie, na 100%, jeden z was, a może i obaj, wylądujecie w więzieniu. Fragment, który za chwilkę przeczytam, potwierdzi, że tu nie chodzi o więzienie fizyczne, tylko więzienie na wieki. Więzienie na wieczność. Więc rozumiemy, co to jest za miejsce. Zobaczcie na te dwa symbole, które w tym obrazie są. Droga i sędzia. Czy droga jest symbolem po prostu naszego życia? Chyba to logiczne. Droga jest symbolem naszego życia. A sędzia, no to oczywiście, Bóg. Ale tym razem już jako sędzia. Bo taki moment też nastąpi. I słuchajcie, Biblia mówi nam wyraźnie. W tym pierwszym obrazie w świątyni jest nacisk na to, na konieczność, bezwzględną konieczność załatwienia sprawy. Czy jesteś winny, czy niewinny. Jest problem, załatw. A drugi obraz kładzie nam nacisk na to, pośpiesz się. Pośpiesz się szybko, póki jesteś w drodze. Bo nie wiesz, kiedy droga się skończy. Świeży przykład. Oczywiście modlimy się o Sławka i wierzymy, że to się skończy inaczej. Ale chcę podkreślić ten jeden fakt.
Chłop młody, zdrowy. Jeden moment. Kto się spodziewał? Jeden moment i wszystko się zmieniło. My ufamy Bogu, modlimy się, wołamy i wierzymy, że Bóg przywróci go do życia. Podaję to tylko jako realny obraz tego, co może się w życiu dziać. Moi drodzy, nieprzebaczenie, uraza, niechęć, jakkolwiek to nazwać, to bomba z opóźnionym zapłonem. Nigdy nie wiesz, kiedy to wybuchnie. W dwóch aspektach musimy naprawdę działać szybko, bo po pierwsze, jak powiedziałem, jesteśmy w drodze. Nikt nie zagwarantuje, jak długo. A jak się sędzia tym zajmie, to będzie za późno. A drugi aspekt, wiecie, ile rzeczy można byłoby uratować, gdyby się rozmawiało? Wiecie, ile tragedii, czy ile konfliktów kończących się jakimś rozpadem relacji można by było zapobiec temu, gdyby po prostu na czas zaczęli rozmawiać, a nie czekali nie wiadomo jak długo. Więc nie czekajmy, aż wymkną się konsekwencje nam spod kontroli. Tak więc, moi drodzy, przebaczenie, pojednanie, odbudowa relacji według Bożego Słowa jest po prostu koniecznością. Koniecznością i musimy działać szybko. Po pierwsze, jeżeli w ogóle chcemy myśleć o niebie, jeżeli w ogóle chcemy być Jego oblubienicą, a po drugie, aby nasze chrześcijańskie życie na tej ziemi miało sens, aby nasze modlitwy były wysłuchiwane, aby Bóg był z nami. Nie sposób, moi drodzy, nie odnieść się tu jeszcze na chwilkę do tego, co Jezus mówił kilkanaście rozdziałów dalej. Mateusza, 18 rozdział, otwórzmy sobie to miejsce. Jezus mówi, jeśli by dwaj z was uzgodnili swoje prośby o jakąś rzecz, to otrzymają. Moi drodzy, tu naprawdę nie chodzi tylko o to, że się jakoś porozumieją, słuchaj, modlimy się. Tu w oryginale chodzi o jedność, że oni są jedno, że między nimi nie ma konfliktu. Takich Bóg wysłucha. Między nimi nie ma konfliktu. I dlatego są jedno, dlatego tą rzecz uzgodnili i mogą się modlić. I takiej modlitwy Bóg wysłucha. Dalej jest mowa o tym, że jeżeli dwóch lub trzech jest na jednym miejscu i znowu to jedno w oryginale nie oznacza to, że są na jednej sali, że nie o to, że są w jednym pomieszczeniu, ale są jedno duchowo, ale są jedno, bez konfliktów, bez nieporozumień, bez nadszarpniętych relacji. To jest znaczenie tego słowa jedno. Takich Bóg wysłucha. Wiecie, i Piotr to słucha i chyba się mu ciepło robi, bo zrozumiał tą kwestię, że modlitwy będą wysłuchane, jak będzie jedno. Piotr to słucha i mówi, dokładnie tak jest napisane, wtedy przystąpił Piotr. Zwracajmy uwagę na każde słowo. Wtedy przystąpił Piotr, czyli natychmiast jak padły te słowa, wtedy, to jest 21 werset, przystąpił Piotr do niego i znacie to pytanie. Ile razy mam odpuścić memu bratu, jeżeli przeciwko mnie zgrzeszy? Czy aż do 7 razy? On zrozumiał, o co chodzi. On zrozumiał, że musi przebaczać. Jeżeli jego modlitwy mają być wysłuchane, musi przebaczać. I trochę był tym przerażony. Ile razy? Nauka rabinistyczna głosiła, że do 3. To tam ma swoje uzasadnienie, ale nie ma czasu w tej chwili. A on podwyższa to razy 2, jeszcze dodaje 1, 7 razy. Chyba poprzeczkę postawił tak wysoko, że sam nie wiedział, czy on da radę spełnić. I w odpowiedzi słyszy coś, co dobrze znamy. Nie 7, ale 77. Niektóre przekłady mówią 70 razy 7, to wychodzi nam 490. Wszystko jedno jak. Cyfry tu nie są ważne. Po prostu stale. Po prostu zawsze. Po prostu nastawienie naszego serca musi być po prostu przebacz. Słuchajcie, to naprawdę dotyczy nas, nie tylko Piotra, że mamy stale przebaczać. Niektórzy mają problem z tym, żeby to raz zrobić, a Jezus mówi ciągle. I dalej Jezus mówi podobieństwo o królu i o tym słudze. Mówi to jako obraz tego zdania, tego definicji, ile razy Piotr ma przebaczać.
daje mu ten obraz. Nie będziemy go całego odczytywać. Ja tylko w dwóch zdaniach powiem, żeby złapać niektórzy, żeby złapali, o co chodzi. Sytuacja, kiedy do króla przyprowadzono dłużnika, który był mu winien astronomiczną, niewyobrażalną w ogóle sumę. I kiedy on prosi, ten dłużnik, król mu przebacza, król daje cały dług. Wychodząc, spotyka swojego współsługę, który był mu winien jakąś tam malutką sumkę i nie potrafi mu przebaczyć. Ten uwolniony przed momentem i wdusi go i tak dalej. I wtedy kończy się to tragicznie, bo ten człowiek wraca do króla i tam już otrzymuje wyrok. Jest anulowany poprzednie wyrok, że jest wolny. Odwrotnie, idzie do więzienia. Idzie do więzienia, spłaci cały dług, czyli jak długo? Słuchajcie, według kogoś, kto to obliczał, to jest 200 tysięcy lat pracy. Ta kwota tych 10 tysięcy talentów. No czyli zawsze, czyli chodzi o wieczne więzienie. Moi drodzy, ja kiedyś chyba przy okazji rozważania błogosławieństwa, jeśli dobrze pamiętam, to błogosławieni miłosierni, ten aspekt trochę naświetlałem, ale rozumiem, że jest wiele osób, które tego nie słyszeli, więc troszkę raz jeszcze przypomnę. Dlatego, że czasem popełniamy błąd, myśląc, że ta druga kwota jest nieznacząca. Tak, ona jest nieznacząca w porównaniu z pierwszą, to prawda. Rozumiemy, że ta pierwsza mówi o Bożym miłosierdziu, o długu, jaki mieliśmy wobec Boga, którego nigdy, nigdy, nigdy nie spłacimy. To jest ta astronomiczna kwota, którą nam Bóg darował. To jest Jego przebaczenie, które płynie nam z krzyża. Więc w stosunku do tej kwoty ta druga jest niczym. Ale nominalnie nie jest niczym. I tu mamy problem. Słuchajcie, to było 100 denarów, 100 dniówek, 100 dni pracy. Licząc 20 dni roboczych w miesiącu, mamy 5 miesięcy pracy. Załóżmy sobie jakąś tam stawkę, nie wiem jaką powiedzieć, bo zarobki są bardzo różne. Dla łatwego rachunku daję 3000. 3000 na miesiąc. To mamy 15 tysięcy. Dużo czy mało? Łatwo to tak nie zauważyć? Czy już by wartało kogoś podusić, żeby nam to oddał? Tak 100 denarów to tak jest nic. Ale jak sobie to uzmysłowimy, to nie jest wcale mało. Jezus po to też to powiedział, abyśmy nie mieli usprawiedliwienia, że poważnych spraw nie potrafimy przebaczyć. Żebyśmy sobie nie myśleli, że tylko te naprawdę drobne to możemy. Te drobiazgi to tak. Ale coś grubszego to już nie. Moi drodzy, nie ma tak. Nie mamy usprawiedliwienia na to, jeśli nie potrafimy przebaczyć. Bo tak naprawdę najpiękniejsze w tym wszystkim jest to, że to Bóg nam daje siłę. To Bóg daje siłę do przebaczenia. To jest mega trudna sprawa. Ktoś, kto był zraniony, doskonale wie, że przebaczenie w naszej mocy jest niemożliwe. Mówię to z całą mocą. Twojej mocy nie dasz rady, ale w naszej mocy jest jedno. Zadecydować, przebaczam. I wtedy Bóg przyjdzie z pomocą. I wtedy Bóg uruchomi ten proces uzdrowienia twojego serca, kiedy ty zadecydujesz, przebaczam. I wtedy przyjdzie uzdrowienie. Problem, jeśli nie chcemy tego kroku zrobić. A jaki jest efekt tego podobieństwa, tej sytuacji? Jak Jezus kończy tą historię? Ostatni werset 18 rozdziału mówi tak. Tak i Ojciec mój niebiański uczyni wam, jeśli każdy nie odpuści z serca swojemu bratu. To nie jest tylko obraz starotestamentowy. To jest realne do nas. Tak i Ojciec niebiański uczyni każdemu z nas, jeśli z serca nie odpuścimy. Jak? No tak jak stało się z tym człowiekiem, który wylądował na wieki w więzieniu. To jest to samo słowo, które czytaliśmy w Ewangelii Mateusza 5:22, ten kluczowy werset, do którego rozpoczęliśmy. Ktokolwiek by się gniewał, ktokolwiek by podeptał godność, ktokolwiek by powiedział głupcze, co będzie? Pójdzie do więzienia, pójdzie w ogień piekielny. Inaczej, ktokolwiek by zabił, czy nożem, czy słowem, czy tylko w swoim umyśle lub podrywając czyjś autorytet, efekt ten sam.
Tak i Ojciec w niebie uczyni każdemu z was, jeśli z serca nie będzie wybaczał, czas ciągły, bratu swemu, to jest inne tłumaczenie, nie będzie wybaczał cały czas. Chcę podkreślić słowo z serca. Wiecie, bo tu mamy problem. Ileż to ludzi mówi, przebaczyłem. Przebaczyłem. Z zacisniętymi zębami. Przejaskrawiam oczywiście. Ale ileż to ludzi mówi, przebaczam, a w środku niewiele się zmieniło. Gdzie odpuszczenie z serca to jest coś niesamowitego. To jest ten moment, kiedy naprawdę puszczam to wolno, z Bożą mocą oczywiście, i chcę odnowić relacje. Na ile to możliwe ze względu na tą drugą stronę, ale chcę odnowić relacje. Wiecie co dalej? Proszę Boga, żeby Jemu wybaczył. Temu, który mnie tak strasznie zranił. Proszę Boga, żeby Bóg nie potraktował go według swojej sprawiedliwości, tylko łaski. Żeby Bóg się nad nim zmiłował. I jeszcze jedno, to też mówiłem przy okazji błogosławieństw. To taki test, taki sprawdzian dla nas. Jeżeli Jemu by się coś przytrafiło, jakaś tragedia w Jego życiu by się przydarzyła, to powinienem być pierwszym, który chce Mu przyjść z pomocą. Jeżeli tak weryfikujemy swoje życie, swój akt przebaczenia, to dopiero to jest przebaczenie serca. Bo przebaczenie powierzchowne według Biblii w ogóle nie jest przebaczeniem. I na koniec, to jest ten moment, co chciałem powiedzieć, coś o rodzinie. A dlatego, że jest godzin dużo, chociaż obiecaliście, że się wam nie śpieszy, ale postaram się naprawdę to podać w jakimś maksymalnym skrócie. W ubiegłym roku, w maju i w lipcu miałem dwa kazania pod jednym tytułem Szczęśliwa rodzina. Może ktoś pamięta jeszcze. Wtedy trochę otrzymałem komentarzy, też również i mailową drogą. I ktoś do mnie napisał z taką pretensją. Dlaczego zawsze wszyscy musicie mówić, chodziło o nas, pastorów, zawsze o rodzinach szczęśliwych? Ona tam opisała, ta kobieta, swoje doświadczenia. Żyła w rodzinie patologicznej, chociaż była osobą wierzącą i miała żal, że nikt nie porusza tematu, jak tu żyć w takim domu. I to, co teraz powiem, dotyczy właśnie tej grupy odbiorców. Więc przypuszczam, że na tej sali może niewiele ich jest, ale wiem, że też to idzie w eter. Ale posłuchajmy. Jak żyć wtedy, kiedy jest się ranionym? Moi drodzy, zdarzają się przeróżne sytuacje. Zdarzają się czasem bardzo trudne sytuacje w domach. I to czasem w domach ludzi wierzących. Kiedy niestety jest się ranionym słowem, czasem może nawet i czynem. Wiecie, kiedy, nie mówię teraz już cały czas o rodzinach wierzących, mówię ogólnie o domach, bo czasem ktoś jest jeden w rodzinie niewierzącej, gdzie zdają się rzeczy nawet straszne, zupełnie jakieś patologiczne, jakieś wykorzystywanie czy molestowanie seksualne i wiele różnych tragedii. To się przecież czasem dzieje. I co wtedy? Jaka wtedy rada dla takiej osoby? Nie mogę udzielać szczegółowych rad, bo to zależy od każdej sytuacji indywidualnie. Ale jedna jest oczywista. Przebacz. Nie masz innego wyjścia. Po prostu przebacz. Musisz przebaczyć. Jeśli chcesz żyć, musisz przebaczyć. Jeżeli chcesz żyć tutaj na ziemi w ogóle szczęśliwym życiem, nie mówiąc już o życiu wiecznym, musisz przebaczyć. Moi drodzy, jeśli nie, to nieprzebaczenie nas będzie po prostu trzymać jak jakiś kula u nogi. Nie będziemy mogli funkcjonować. Ale moi drodzy, tak jak już wcześniej powiedziałem, nawet w takich dramatycznych sytuacjach potrzebna jest decyzja, za którą stanie Bóg i pomoże nam to zrobić. Kochani, i tych trzy zdania, które jeszcze są przede mną, są już ekstremalnie ważne dla tej grupy odbiorców. Jeśli nie przebaczymy tych grzechów, zwłaszcza rodzicom,
to wtedy przez gorycz w naszych sercach to będzie żyć w nas i my będziemy kopią naszych rodziców. To jest tragiczne, ale to jest prawda. Słuchajcie, nie będę już analizował tego wersetu, ale go przeczytam. To jest ostatni werset Starego Testamentu. I zwróci serca ojców ku synom, a serca synów ku ich ojcom. Słyszycie, to jest element przebaczenia do ojców. Nie zawężam to wyłącznie do ojców, choć chyba w głównej mierze. I zwróci serca ojców ku synom, a serca synów ku ich ojcom, abym, gdy przyjdę, nie obłożył ziemi klątwą. Słyszycie to straszne słowo klątwa? Ona niestety, jeżeli nie dojdzie do przebaczenia, to ona przechodzi. Poprzez gorycz przechodzi na następne pokolenie. Ileż to ludzi już spotkałem, którzy mówili, nigdy, nigdy nie będę tak jak mój ojciec. Brzydzą się tym, co ich ojciec zrobił. Mijają lata i są tacy sami. Dokładnie. Jeśli nie gorsi. Przez gorycz i nieprzebaczenie to zostało przeniesione do ich serca. Moi drodzy, jedyną rzeczą jest to przerwać przebaczeniem. Tak, możemy się modlić, nie przebaczając, ja mówię, nie przebaczając. Możemy się modlić o to, aby Bóg przerwał nić przekleństwa pokoleniowego. Ale jeśli nie przebaczysz, to ta modlitwa nie będzie skuteczna. Przez nieprzebaczenie. Więc dlatego mówię, że to jest ekstremalnie ważne. Dlatego, że ktoś może funkcjonować i chcieć dla siebie życia idealnego. Ale jeśli nie przebaczy swojemu ojcu, to będziesz taki jak on. Jeśli nie gorszy. Przez gorycz nieprzebaczenia. A więc, moi drodzy, chciałbym, abyśmy to potraktowali bardzo poważnie. Powiedziałem, że będzie to trudny tekst i trudne słowa, ale uwalniające. Jeżeli przebaczymy, to zobaczymy, jaka wolność nas czeka. Kochani, chciałbym zrobić wezwanie. Chciałbym zaprosić wszystkich tych, których to dotyczy. Czy ten ostatni wątek, czy te pierwotne wątki. Pamiętacie, mówiłem o takich sprawach nie tak strasznie wydawać by się mogło tragicznych, jak gniew, jak słowa, jak myśli w stosunku do innych. Jeśli jesteś odbiorcą tych słów, jeżeli gdzieś tam widzisz, że masz problem z tym, to chcę cię dziś zaprosić do modlitwy. I nie czekaj, dopóki jesteś w drodze. Dopóki jesteś w drodze, pogódź się z przeciwnikiem. Bo jak sędzia cię dorwie, może być za późno. Kochani, ale ta wezwa będzie troszeczkę inna. Nie zapraszam tutaj, do przodu. Bo chciałbym, żebyś to zrobił bardzo intymnie z Bogiem. Zapraszam cię do twojego domu. Na popołudnie, na wieczór. Abyś się zamknął w pokoju i tą sprawę z Bogiem przedyskutował. Dobrze? Niech jest taka inna wezwa dzisiaj. I wierzę, że to będzie najszczersze, kiedy sam na sam z Bogiem porozmawiasz o tym. A potem zróbmy to, co Biblia mówi, żebyśmy mieli zrobić. Idź i pogódź się, jeśli taka sprawa jest. A więc, moi drodzy, pamiętajmy, nieprzebaczenie jest czymś dramatycznie poważnym, a mam wrażenie, że przez chrześcijan traktowanych bardzo niepoważnie. Naprawdę. Ja stykam się z wieloma sytuacjami, kiedy widzę, że korzeniem problemu jest po prostu nieprzebaczenie. Ludzie by chcieli żyć w pokoju, o którym być może za tydzień, ale jeśli nie przebaczymy, jeżeli nie jesteśmy w stanie sami odciąć liny, to jest w naszych rękach. A więc zachęcam do tego wezwania, potraktujmy go bardzo serio. Niech Bóg was błogosławi.